Kochani, ten świat robi różnicę między dniem a dniem. Jednego dnia są ostatki, drugiego dnia jest piątek i szkoda ci stracić wieczoru, idziesz na imprezę. Za chwilę będzie Dzień Kobiet. A co mówisz, Boże Słowo? Dziś jest dzień zbawienia. Dziś, kiedy słyszysz ten głos, kiedy słyszysz głos z nieba do swojego życia, to Bóg do ciebie mówi dzisiaj. Dziś Bóg mówi do ciebie: pojednaj się ze mną, bo możesz. Pojednaj się ze mną przez Jezusa Chrystusa, bo to jest jedyny pośrednik między tobą a mną. To jest jedyny pośrednik. To, co zrobił Jezus 2000 lat temu, to nie była jakaś bójda, to nie była jakaś opowiastka dla ludu, to nie było jakieś opium, ale to była prawda. Ja uwierzyłam w ten fakt 19 lat temu i moje życie zostało podniesione. Dzisiaj żyję, narodziłam się na nowo z Ducha Świętego. Spotkałam się w realny sposób z Jezusem Chrystusem, bo chcę ci powiedzieć, że spotkanie z Bogiem to jest nieuchronna rzecz. Albo zdecydujesz się z Nim spotkać tutaj na tej ziemi, ugniesz przed Nim swoje kolano i narodzisz się z Jego Ducha i będziesz szedł prosto do nieba, albo spotkasz się z Nim po śmierci i wtedy już będzie za późno. Wtedy już będzie za późno, żeby przyznać się do Niego. Wtedy zostaniesz skonfrontowany z Jego świętością, a Ty będziesz dalej w grzechu i zostaniesz odrzucony, ponieważ nikt, kto nie ma nic wspólnego z Ojcem, nie może trafić do nieba. Z Nim trzeba mieć coś wspólnego, trzeba mieć wspólnego Ducha. Jezus Chrystus przyszedł tutaj, stał się drogą, utorował tobie drogę do tego, żebyś mógł się z Nim pojednać. I to jest fakt. 2000 lat temu na krzyżu pokonał cielesność, pokonał grzech, pokonał diabła, pokonał śmierć, powstał z martwych, żebyś ty, człowieku, będąc dzisiaj w ciele, mógł przyjąć Jego Ducha Świętego. To właśnie o to chodzi w Ewangelii. Potężna wymiana już się wykonała. Ludzie chodzą po tej ziemi i czasami wzdychają do tego Boga, czasami wołają do Niego, modlą się latami, zła, zmawiają jakieś głupawe modlitwy, jakieś wiersze klepią, jakieś koraliki przesuwają, ale nie zwrócą się do Niego bezpośrednio, bo nie uznają, że On jest prawdziwą osobą. A właśnie o to chodzi Bogu. Bóg jest realną osobą. Stworzył ciebie na swój obraz i podobieństwo jako osobę. I chcę się z tobą spotkać. I chcę mieć z tobą relacje. Nie chcę mieć z tobą zdrowasiek. Nie chcę mieć z tobą religijnych zajawek. Nie chcę, żebyś przyklękał w kościele, a później jakoś niebrawo pokazywał znak pokoju z kimś innym. Nie chcę tego. On chce się połączyć z tobą w duchu. To właśnie jest możliwe przez Jezusa Chrystusa. Dzisiaj, kiedy słyszysz to przesłanie, usłysz to. Niech twoje uszy będą otwarte. Jeśli twój duch, to co masz w środku, ten egoistyczny duch, który dzisiaj jest odłączony od Ojca, jeśli coś w nim drga, to przyjmij to przez wiarę. Zbawienie jest z łaski. Nie musisz na nie zasługiwać. Nie musisz chodzić gdzieś tam. Nie musisz jeść tych opłatków. Nie musisz się spowiadać księdzu, a później znowu grzeszysz. Nie o to w tym chodzi. Po prostu przyjdź do tego Boga, bo możesz, bo On otworzył ci już drogę. On już zrobił wszystko. Nie polegaj na własnych uczynkach. Nie polegaj na tym, że ty jakoś się postarasz, bo się nie postarasz. Nie jesteś w stanie się postarać. Uznaj, że On już się postarał, bo tak mówi Pismo, że On wypełnił całe prawo. On wypełnił całą sprawiedliwość po to, żeby tobie utorować drogę. Żebyś ty przez Niego mógł stanąć przed Ojcem i być czysty i sprawiedliwy. To właśnie o to chodzi. To właśnie o to chodzi. Chodzi o to, że Bóg chce dzisiaj zapełnić twoją pustkę. On chce, żebyś przestał pragnąć i łaknąć. Bo Jezus powiedział: kto do mnie przyjdzie, z tego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Spójrz dzisiaj w swoje wnętrze. Czy masz tam rzeki wody żywej? Bo ja mam. Ja nie jestem już pusta, jak bęben turecki.
Nie chodzę po śmietnikach, żeby się czymkolwiek napełnić. Nie chodzę po imprezach, żeby jakoś tam być, nie wiem, zauważona przez ludzi. Nie chodzę tam, bo mi nie brak. Niczego mi nie brak. Jeśli ty dzisiaj wezwiesz imienia Jezus nad swoim życiem, jeśli postanowisz się z Nim spotkać, to tak samo twoje wszystkie braki zostaną zaspokojone. Przestaniesz się pałętać po tych wszystkich rzeczach, po tych wszystkich miejscach, które ci oferują jakieś zastępniki, jakieś czekoladopodobne wyroby. Możesz mieć dzisiaj wszystko. Możesz być zaspokojony, możesz mieć pewność zbawienia, możesz iść do nieba, możesz stać się obywatelem nieba, tak jak ja stałam się obywatelem nieba 19 lat temu. Stałam się dzieckiem Bożym, bo to, gdy świat mówi, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, to jest bzdura. Dzieckiem się stajesz, kiedy się rodzisz w pewnej rodzinie. Czy urodziłeś się w rodzinie Bożej? Czy urodziłeś się na nowo? Czy spotkałeś się realnie z Jezusem Chrystusem? Czy zechciałeś zauważyć, że On jest osobą? Czy spotkałeś się? Bo to chodzi o spotkanie. I jeszcze raz powtórzę, spotkanie jest nieuchronne. Albo z własnej woli, tutaj żyjąc na tej ziemi, w ciele, spotkasz się z Nim. Uznasz, że w ogóle chcesz poddać Mu swoje życie. Albo spotkasz się z Nim po śmierci dopiero. I to będzie prawdziwa tragedia. Wtedy spotkasz sędziego. A dzisiaj, jeśli przyjdziesz do Boga przez Jezusa Chrystusa, spotkasz Ojca i już nikt i nic nie odłączy Cię od Twojej miłości. Bo Bóg właśnie w ten sposób Ciebie ukochał. W ten sposób okazał Ci miłość, że dał Syna, przez którego możesz przyjść do Niego i połączyć się z Nim. Innej drogi nie ma. To jest ostatnie słowo. Ostatnie słowo Boga do człowieka. Ten świat powstał przez słowo. Słowo wcieliło się. I to słowo albo przyjmujesz, albo odrzucasz. A jeśli przyjmiesz, to będziesz żyć. Bóg mówi, kładę przed tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Życie i śmierć. Życiem jest Jezus. Drogą jest Jezus. Prawdą jest Jezus. Jeśli szukasz prawdy, zawołaj dzisiaj do Niego.